Dzień dobry, w tym fleszu wracam jeszcze na chwilę do jesiennych smartfonowych nowości od OnePlus, zaprezentowanych na europejskiej premierze w Londynie. O 7T opowiadałem już w jednym z poprzednich odcinków, jeśli go nie widzieliście, link jest w opisie i w rogu ekranu. A wczoraj dołączyły do niego dwa dodatkowe modele, bardziej flagowy 7T Pro i najbardziej flagowy McLaren Edition. I tak jak powiedziałem przed sekundą, wracam na chwilę, bo cóż, nie jest tak, że nowości i zmian w stosunku do poprzednika w przypadku OnePlusa 7 Pro jest przesadnie dużo. To zresztą żadne zaskoczenie. W zasadzie tradycją było przez długi czas, że warianty z literką T w nazwie jedynie odświeżały główne, kolejno numerowane modele. 7T Pro z zewnątrz wygląda więc dokładnie tak jak 7 Pro. I nie jest to powód do czepialstwa. Ta bryła i te rozwiązania konstrukcyjne nie zestarzały się ani trochę. Nadal są w awangardzie nowoczesności. Jeśli wyszukalibyście w Google hasło, jak powinien wyglądać flagowy smartfon w 2019 roku, według mnie powinien wyskoczyć Wam właśnie taki obrazek. Niemal zupełnie bezramkowy front, z minimalnym podbródkiem, świetna jakość wykonania i subtelna, niepaskudna obudowa aparatów. Nowością jest błękitny wariant kolorystyczny, jaśniejszy niż niebieski w 7 Pro i właśnie po kolorze najłatwiej rozpoznać obecny model od poprzedniego. Telefon będzie dostępny tylko w tej wersji. Ale szkoda, że przy okazji nie dorzucono potwierdzonej certyfikatem oficjalnej wodoodporności. Nowe jest też bardziej efektywne szybkie ładowanie. Warp Charge 30T nadal podaje prąd maksymalnie 30W, ale przez dłużej, dzięki czemu ma karmić baterię o 23% sprawniej. Jak się bardzo mocno przyjrzycie specyfikacji, zauważcie też, że samo ogniwo urosło, ale różnica jest naprawdę niewielka. 4000 w stosunku do 4085 mAh. Podstawowa specyfikacja i możliwości aparatów nie przeszły zmian. To nadal jest potrójny zestaw, główny 48-megapikselowy stabilizowany optycznie moduł, plus szeroki kąt i trzykrotny także stabilizowany zoom. Nowym dodatkiem jest za to tryb super makro, pozwalający fotografować detale obiektów nawet z odległości kilku centymetrów. No i nowy jest oczywiście procesor. Telefon jest napędzany Snapdragonem 855+, z nieco szybszym, najmocniejszym rdzeniem i przetaktowanym układem graficznym. OnePlus zrezygnował też z prostszego wariantu, jeśli chodzi o pamięć. 7T Pro będzie dostępny jedynie w opcji 8256. Reszta podstawowych cech urządzenia jest taka sama jak w 7 Pro. AMOLEDowy ekran QHD+, odświeżany w 90 Hz, wysuwany peryskopowo aparat do selfie i niestety także brak gniazda sławkowego i brak ładowania bezprzewodowego. A jako że trend rozmnażania się flagowych modeli jest obecnie silny, widzę już dwa Galaxy Note, 3 Galaxy S10 i 3 iPhone 11, OnePlus także postanowił się do niego przyłączyć i zaprezentował wczoraj trzeci smartfon. 7T Pro McLaren Edition, jak podpowiada nazwa, powinien chyba czerpać stylistyczną inspirację z samochodów marki, ale ja tego zupełnie nie widzę. Z tyłu na pleckach dodano jakieś takie bohomazy, mające przypominać słoje w drewnie, a kontury zaznaczono pomarańczowym kolorem, nazywanym papaja. W zestawie z telefonem OnePlus dorzuca etui z Alcantary, można więc to wszystko skutecznie przykryć, jeśli byście chcieli. Są też tapety i motywy nawiązujące do marki McLaren. Najważniejsze jednak jest to, że pod względem specyfikacji ten wariant ma 12 GB RAM-u. Oba telefony od startu pracują na Androidzie 10 z nakładką systemową Oxygen 10. Znajdziecie w niej np. możliwość zablokowania dostępu do telefonu nawet na 60 minut, żeby się bezelektronicznie zrelaksować. Ciągle nie wiem, czy to jest fajna rzecz. I nowe kolory podświetlania krawędziowego Horizon. Testowych zdjęć nie dało się na premierze zrobić, więc nie mogę Wam nic pokazać, ale nie spodziewam się, żeby miały być jakąś wielką zmianą w porównaniu z tymi z 7 Pro. Najciekawszą informacją, jaką usłyszałem w Londynie, było chyba jednak to, że OnePlus ma wreszcie oficjalnego polskiego dystrybutora. To zapowiada szerszą i łatwiejszą dostępność w naszym kraju, a być może nawet pojawienie się modeli w ofertach operatorów. Zobaczymy. OnePlus 7T Pro kosztuje w kraju nad Wisłą 3299 zł, a wariant McLarenowy 3749. Powrotu do bardzo atrakcyjnych cen OnePlusów z przeszłości już się chyba nie doczekamy. Ciekaw jestem, co sądzicie o nowych smartfonach marki, wszystkich trzech. Napiszcie w komentarzach, a ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia.